zagłusza nas, no. Kajtek. To nie ma sensu. Dobrze, my tobie też. Dzięki Kajtek, wszystkiego najlepszego też. Tak, a powiedz coś o Pongu. Nie mam nic do powiedzenia, dziękuję. Ten znowu z tym, że FIFA to głupie. Tak, ekipy, chcieliśmy zebrać na chore piesko. Nie, ale właśnie czemu nie macie ekipy? Jakby już koszty, kurwa. Ale jest ta ekipa. Jaka ekipa? Ty jesteś kurwa ułom, czego ty nie rozumiesz, to co do ciebie mówię? Gdzie jest ta ekipa? No, a ci ludzie? Tam są. Ale są pracownicy kurwa w spółce, to nie znaczy, że są przypisani do projektu, rozumiesz? Okay, to nie jest tak, że jak zapierdala jakiś na przykład kierowca w spółce, to opierdala wszystkie trasy. Powiem wam, że ja tu byłem zaproszony, ale mnie zaprosili 4 godziny przed. I ja już miałem inne plany, ale trochę żałuję, że mnie nie było, bo oni... Martin jest taki przytłoczony, bo jest jakby... Czasem się czuję, że jest 3 na 1 trochę, a ja bym tutaj kurwa ostro kontrargumentował Roberta, nie? Okej, co z tego, że jest kurwa pracownik przypisany do kanału Beksy? To kurwa weź takiego pracownika, że czasem ci przyjdzie i podłączy mikrofon też. Bo to był kurwa zawsze problem Abstra. I Martin tu mówi, ej, dlaczego nie weźmiecie kogoś, żeby podłączył 4 mikrofony, nie? I o to się kłócą. No nie wiem, jak ja mam operatora... Mojego że na przykład u mnie by pracował na pełen etat, teraz akurat nie mam, bo pracujemy projektowo, ale na przykład jak miałem, że na pełen etat, no to kurwa, raz był operatorem, a raz nagrał TikToka i się przebrał za dziadka operator, nie? I co to kurwa za problem? Albo jak kiedyś miałem pracownika, no to jak trzeba było jechać samochodem na przegląd, no to pojechał na przegląd, a jak trzeba było nagrywać, to nagrywał, a jak trzeba było zanieść statyw, no to zaniósł statyw. A tutaj, że to jest przypisany pracownik do innego projektu, do innego kanału, na przykład do kanału Beksy, to już nie podłączy mikrofonu dla kanału Abstra. No kurwa, jaka tu jest logika? To dlatego ta firma tak wygląda, jak wygląda. I tutaj Martin, uważam, ma rację. Kasy, kurwa, jednym tirem! A mógłbyś... Rozumiesz, a mógłbyś... kurwa! Nie, bo Martin myśli, że mógłbyś zatrzymać tego kierowcę i powiedzieć, ej, chodź, mordo, teraz będziesz nam tu trzymał kamerę. Rozumiesz, że są projekty, są procesy i są zespoły. Dobrze, czyli powiedz wprost. Są projekty... Powiedz to wprost! Jest no Abstra. Powiedz to kurwa wprost! Czyli wy jesteście już poza w ogóle tym wszystkim, tak? Że już wasz inwestor stwierdził walić Abstra, niech sobie tam robią, niech przychodzą, robią te patolajwy, ale nie będziemy dawać... Kurwa, jesteśmy w tym live'ie! Co jest to patolajwy? Ale nie będziemy im dawać ekipy. Martin jest taki kurwa, wiesz, pasyw-agresyw, że ja pierdolę, nie? To, musisz to nałożyć na twarz. Decyzja o tym, czy mamy ekipę, czy nie, to jest nasza decyzja. I powiedz Clarice. Hello, Clarice. Tylko, że po tej aferze z Sylwkiem nam wszystkie deale spadły. A nie możesz poprosić raz dźwiękowca, żeby... Ale po co mi kurwa, jak ja ze sam skogarnę? Ale nie, raz dźwiękowiec by ci ustawił. Ale co by ustawił? Karol Paciorek robi też sam, a robi to... Ale co robi? Technicznie, no. Ale jakby były dwie osoby, to ja też bym ci zrobił dobrze technicznie. Ale Karol jest sam i robi to. Ale sam bym zrobił dwie osoby też dobrze, są 4 rozmówców. Ja też jestem sam na Wigilię. Dwóch rozmówców bym zrobił na przeciwko ustawić. Ja jestem sam i robię 5 kanałów, więc wiesz. Nie, ale... Nie, ja mam poczucie, że to nie jest kwestia tego, że teraz masz 4 gości, tylko kwestia tego, że... Ty nie próbowałeś na przykład sprawdzić na YouTubie, jaki jest know-how, jak podłączyć XLR-a. Przecież no. Wszystko jest podłączone. No ale jakbyś miał masz cztery mikrofony, ale stwierdziłeś, że jest takie wejście. Nie wiesz nawet, jak ono się nazywa. Mam 2. Po prostu nie wierzył, że przyjdziemy. Słuchaj, jakby coś takiego jest, że trzeba odpowiednie środki do odpowiednich kurwa celów mieć, rozumiesz? Nie chcę przestrzelić teraz i zrobić wielkiej produkcji z jebanego streama. Ale to nie chodzi o to, żeby był realizator i siedział z nami, ale żebyś raz cię nauczył i powiedział, Robert, tu masz przyciski, klikaj tu i tu. Dobrze, tu dobra rada, tak zrobię. Tylko zamknij mordę już. Gęsta atmosfera. To jest dokładnie jak z przeprosinami youtuberów, nie? Dobrze, ej, przepraszam. I wy się, moi mordę. Drodzy, cofnijcie teraz o godzinę tego live'a, jak on mówił, że on się nie wywyższa. No kurde, nawet jest w największym dołku, a i tak się wywyższa, no. A nie jest w największym dołku. Nie, poczekaj. Ja jestem w tym dołku od wielu lat. Nigdy tam Roberto nie widziałem. Martin się zachowuje, jakby nie był świadomy, że to, co robi, jest bezczelne. Nie no, ja wiem, że jest to bezczelne. Jezu. Ja wiem, że jestem niemiły. Zajebiście. Tak zrobię. Następny wpadniesz na walentynkowy stream, to będzie ogarnięte. Chociaż to nie jest zły poziom, jak na kurwa te... Nie, że ja w ogóle podziwiam was, że wy stwierdziliście... A gdzie jest moment, jak Martin mówi, że Dakan zmarnował potencjał? Nie widziałem tego. Że warto zejść z quality kosztem contentu, no. Kosztem tempa produkcji, kosztem wygody, kosztem swobody. Nie ma ceny na wolności, no. Plus nie musimy robić deali, żeby być na plus. Czy to nie jest piękne? Można powiedzieć,
czego tam pozytywny siedzicie? Komentarz, że podoba mi się, że zeszliście z quality na, wiesz, jakby, jak tu ładnie, podoba mi się ta tańsza farba. Ale dlaczego? Ładniej wygląda. Nie, ja akurat ja to rozumiem. Jak kogoś, kogoś męczyły koszty, jak ja, to dla mnie to jest komplement, że on tak mówi. Ja też, bo ja też robiłem fabułę, które kosztowały kilkadziesiąt tysięcy, a teraz robię vlogi. To jest oczywiste, ale to jest też Martin, czego się oczekiwałeś? Jakieś, kurwa, rzeczy, które nie słyszałeś nigdy. Ja jestem między Aspergerem, ADHD, a czy depresją. Czy ktoś mógłby wejść... To jest dwóch facetów, co sobie gada. Ja ci przypomnę wszystkie słowa. Cojones Roberta, no. Nie, albo Robert ma bardzo duży testosteron. Nikt mnie nie obraża, czy dlatego, że się nie liczę. Nie, moi zdaniem to krzesło, jakby... Ej. Nie, nie. Ale on... Biuru! Biuru! Ale to wygląda, to musimy się więcej kłócić, no. Kochani, zdają mnie powiem właśnie, bo dzisiaj Maciek opublikował tutaj reklama, nowy film. Ale tego to też plus. Niektóre projekty... Maciek miał doświadczenie. Ale właśnie plus nie miał takiego ego, jak miałeś ty. No i co? No, duże ego to problem, ale duże ego to też plus. No jaki jest plus? No taki, że zrobiłem coś tego, co nigdy już nie zrobisz. Chociażbyś się stary zesrał, kurwa, to nie będziesz blisko. Bo nie nawet. Wydałbym nigdy na kurczę światełka kanałów, które już dawno nie istnieją. Nie, co z tego, kurwa, że wydałem? Ile wydałem? Zarobiłem, to wydałem, kurwa. Zarobiłem, to wydałem, stary. Nie, ale chodzi, mnie w kurwiach ludzie mówią, ty za dużo wydajesz, zajmij się swoimi, no. Nie, ale po co to było? W sensie, żeby było więcej tych wyświetleń, klientów. Swoje. Ja tak, w sensie, jakby ja jestem... Ale nie broń się. Ja niczego nie żałuję, co zrobiłem. W sensie, każdy miał swój pomysł. Oczywiście, że nie zrobisz tego, a każesz mi żałować, kurwa. Prawie każesz mi żałować teraz. To jak mówisz to tak nie. Czekasz, aż powiesz, że ja żałuję, bo i to ja było czuję, niepotrzebne. Bo ja czuję, że ty masz takie poczucie. Gdzie jest miarka do mierzenia chuju? Że ty wrócisz zaraz. Stopami mierzymy. Po amerykańsku, w stopach. Że nagle coś, nie wiem, czy YouTube zmieni, czy świat zmieni, cokolwiek zmieni, że nagle za pstryknięciem palcem asteroida wyjebie z powrotem Roberta Pasuta gdzieś tam do góry. A tak już nie będzie. Ty będziesz no Robertem, kurwa, Pasutem, który robi takie live'y i musisz do tego przywyknąć, nabrać pokory, tak jak ja nabrałem pokory w tym roku, bo wiem, że ja już kurwa nie... Pokory nabrałem, ale on jak już wrócę... Pierdol, Martin, kurwa, Robert przez życie został przeciągnięty, kurwa, po, kurwa, nie wiem jak się to nazywa profesjonalnie, ale pod burtą statku. Przez pręgierz. No, trochę tak, więc jakby, wiesz, no tutaj trochę za bardzo jakby rzucasz Robertowi oskarżenia, które są oskarżeniami sprzed dwóch lat. Nie, niech Martin rzuca, tylko to właśnie twoje podejście, że już nie będzie lepiej, nie? Właśnie ja się tego, kurwa, brzydzę. Nie, no ale bo ja oglądałem ostatnio gdzieś tam chyba we vlogu Wszystko Sylka, może być zawsze Sylka, lepiej. I ty znowu mówiłeś, ja wrócę, ja zarobię. No ja bo wszystko, wrócę. Ja, ale stary, właśnie po pierwsze, czemu dla ciebie miarą sukcesu jest pieniądz? To tego nigdy nie zrozumiem. Ja, kurwa. Wow, ja. Czemu, przepraszam, przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, przepraszam. Czemu jakby my się nie możemy lubić, kurwa? Ja lubię Roberta. Ale to nie jest lubienie się, kurwa, jakby, czemu my się spotykamy po to, żeby się cały czas, kurwa, jedziecie, jakby. Znaczy, ja powiem, rozmowa fajna ogólnie, tylko że ciężko... Dużo jest tych wstawek Dakana i Maćka. Bo tak, ten gada jakiś argument i ten gada argument, ten gada żart, a ten mówi nie gadajcie, zmieńcie temat. I to tak... No dobra, no jakby... Ja rozumiem ideę show, ale to chyba nie o to chodziło. Martin, nie spodziewałbym się, że jesteś osobą, która powie komuś, kto był od ciebie większy, jak się potknie, że chłopie, ty wstaniesz, wstawaj, kurwa, jedziesz, będziesz znowu dobrze. Nie, ale... Ostatnio jesteś osobą, którą o to podejrzewam. Ale czekaj, Robert, ja po prostu chodzi o to, że ja wierzę, że ty wstaniesz, ale chodzi o to, że ty... Nadal, jakby w sensie, ja myślałem, że tamta sytuacja, w której ty jesteś teraz, spowoduje, że ty zredefiniujesz jakby swoje wartości. Ale zredefiniowałem je, rozumiesz? No ale nie, ale... Mam znowu filmy, które ludzi bawią, mam znowu fan z tego, co robię i kurwa nie wydaję na to pieniędzy i poczekaj, nie jestem uzależniony od bycia kurwą dla klientów. A co jest twoim głównym celem teraz? Jakbyś teraz powiedział, do czego dążysz. Nie mogę ci tego powiedzieć jeszcze, ale będę ci mógł to powiedzieć za kilka tygodni. 5 złotych. A czemu nie możesz teraz powiedzieć? Mam nadzieję, że to nie jest pierdolenie w Ardynce.
No to kurwa jakaś taka tajemnica, co chwilę tutaj gadali coś o mnie, że przeze mnie to, przeze mnie to. Bo nie mogę, no. A na ucho? Też nie mogę. Przecież wygadasz wszystkim, Marcin. A potem mam kolejny cel po tym celu, jak go zrealizuję i już, no. Okej, nie. No. Pochować Wardęgę. Kumar, to się po prostu, ja widziałem to, co u Sylwka było. I miałem poczucie, że dla ciebie... Dzięki, mądrzy. Jakby ty chcesz wrócić na takiej zasadzie, że... Bo ty ale gdzie na vlogu u Sylwestra? Nauki polityczne. No przecież kurwa, Robert musi grać jakąś postać, jak nie, kurwa ale na vlogu włączona. to było, no teraz kamera. Też jest włączona kamera właśnie, więc, no, więc jakby... No tak, no ale przecież na vlogu u Sylwestra. Robert ci w sensie, powie kurwa prawdę? Ja mam poczucie, że dla ciebie jakby... A wiesz, jakie to jest uczucie wyjść tam kurwa z Wardęgą? O, to właśnie chciałem skomentować. Bo tutaj jestem postawiony w bardzo złym świetle. I to właśnie... pamiętacie jak mówił Robert do Martina, że ej, to było w twojej głowie. To ty tak interpretowałeś każde moje słowo 50 razy ciężej. Co wam mówiłem, że pamiętajcie ten moment. I teraz dokładnie to samo Robert robi z moimi słowami. Posłuchajcie tego. I w ogóle z interakcją ludzi. Na tym fejmie, gdzie on tam jest bohaterem, a na mnie tam ludzie patrzą przez niego źle. I potem wiesz, słuchać kurwa teksty Sylwka przy Boxdelu. A nie będę powtarzał, kurwa, no ale tam żarty z tego, że jak ja bym walczył, to by jedna jego walka była na 8 moich. No, no wiesz, to są teksty, które ja słyszałem. No i teraz wam skomentuję tak. Przebywałem z Robertem tam, w ogóle nie widziałem, żeby ludzie mnie jakoś mega tam traktowali jak nie wiadomo kogo, a Roberta jakoś źle. Przez ten moment, jak byliśmy ze sobą, to i z Robertem sobie chcieli zrobić zdjęcie, i ze mną sobie widownia chciała zrobić zdjęcie, i razem dawaliśmy tam ten wywiad, nie? I teraz tak, mój tekst o tym, że Robert dostanie ileś tam za walkę. Ja wam wytłumaczę kontekst. Była jakaś rozmowa, że ja stoję i Boxdel i Pasut. No i coś tam Boxdel pyta chyba o pieniądze i Pasut powiedział, a przez Sylwka to już nie mamy. No to ja mówię, ej, no to wiesz, to weź walkę sobie jakąś na fejmie. Może jak się postarasz, to dostaniesz z 20 tysięcy za walkę, nie? No i wiadomo, że to był żart, no bo się śmieliśmy wszyscy, była taka atmosfera przyjacielska. Wiadomo, że Pasut by nie dostał za walkę 20 tysięcy. Wiadomo, żeby pewnie zaczął negocjacje od 300 tysięcy. No każdy kurwa to wie. A on to wziął, wiecie, na poważnie, że ja niby z niego szydzę. I to właśnie pokazuje. Tak jak on przed chwilą zarzucił Martinowi, że Martin każde jego słowo kiedyś brał 50 razy ciężej, no to jest analogiczna sytuacja. Ja naprawdę totalnie nie mam złej krwi do Roberta Pasuta. On ciągle mówi, że jest między nami jakaś rywalizacja niedokończona. Ja tej rywalizacji nie dostrzegam. Ja robię komentarii. Pasut robi komedię. Filmy rozrywkowe. To jest jakby zupełnie co innego. No ja mogę bardziej mówić, że nie wiem, rywalizuję z jakimiś innymi kanałami komentarii, chociaż też uważam, że nie rywalizujemy. Każdy robi dla innej widowni, delikatnie innej i tak dalej. I ja nie rozumiem, jaka tu jest rywalizacja. Czy jak Pasut zrobi nagle filmy, które będą miały miliony wyświetleń, czy odbierze coś mi? No nie. A czy jak ja robię filmy, które są... o tym, co zrobił Góral, czy to jakoś wpływa na content i zabiera coś Pasutowi? Nie. Nie ma rywalizacji według mnie. Kiedyś, jak wszyscy robiliśmy w branży rozrywkowej i była jakaś rywalizacja, nie wiem, chociażby o to, kto tam wejdzie na pierwsze miejsce na czasie, no to jakaś rywalizacja była. Teraz ja o to nie rywalizuję, bo żaden mój odcinek, kurwa, nie wchodzi nawet na 50. miejsce karcie na czasie, a nawet dla mnie osobiście karta na czasie nie ma żadnego, kurwa, wpływu. Więc na nic i w ogóle mi na tym nie zależy, nie wiem na czym polega, jakaś taka, no on czuje jakąś rywalizację, ja totalnie nie rozumiem tej rywalizacji, uważam, że wszystko jest zakończone, ale okej, okay. Jeżeli chce rywalizować, to okej, okay. Ale od razu mówię, jeśli abstrahuję, będą miały jeszcze po milion wyświetleń, ja wcale nie będę smutny, ja nawet im tego życzę, bo wiem, jak to miło jest wrócić. Bo ja byłem w identycznej sytuacji jak oni. Branża YouTube'owa taka jest, że jak jesteście na szczycie, to wam wchodzą w dupkę. Wchodzą wam w dupkę, są mili wszyscy.
Ale jak kurwa nóżka się powinie, to jest za plecami gadanie. O, ten to się skończył. Kurwa, teraz to się nie liczy.